Włodzimierz Zawadzki dziś jest trenerem reprezentacji Polski w stylu klasycznym. Współpracuje z Radomską Szkołą Mistrzostwa Sportowego i Klubem Olimpijczyk. Sukces sprzed 23 lat w Atlancie był jego największym w karierze sportowej. Tego się nigdy nie zapomni, nawet sama pobycie tam na igrzyskach, zdobywanie medali po kolei, Ryszard Wolny, Andrzej Wroński, później nasza trójka, Fafiński, Tracz i ja, no, było się takie jakby w siódmym niebie. No, ciężko opisać własnymi słowami, ja to czułem w sobie. Tu schodzę z maty, zmęczony, zadowolony, tu biegnie do mnie prezydent, także wszystkie takie sytuacje, które były tam na miejscu, na zawodach. Później powrót do Polski, tak? Przejazd pod Wiktorię bryczkami, także no to wszystkie takie wspaniałe, miłe chwile. Mi się daje, że ja się nie zmieniam, no, dalej jestem skromny, no, nie mam takiego jakby parcia, no, jak niektórzy mają parcie na szkło. Robię to, co lubię, dalej jestem w zapasach, dalej wolę być tu jakby na macie, prowadzić zajęcia, przekazywać swoją wiedzę zapaśniczą, którą posiadam, swoje umiejętności młodszym kolegom, niż gdzieś tam być na świeczniku, jak się mówi w telewizji. Włodzimierz Zawadzki ma w dorobku także 4 medale Mistrzostw Świata. Zdobył też 3 tytuły Mistrza Europy i 12 złotych medali Mistrzostw Kraju.